Witam kochani, oblicza duchowości, Krystyna Maciąg. Zaprosiłam dzisiaj do studia osobę znaną bardzo wielu z Was, bardzo lubianą. Jest to Mariusz Alin. Witam Cię, Mariuszu. Witaj, witajcie wszyscy. Super. Mariusz, jesteś postrzegany jako osoba uduchowiona, odżywiasz się praną. Powiedz mi, co w Twoim znaczeniu, w Twoim pojęciu oznacza uduchowienie? Ojej. Najprostsze pytania są takimi pytaniami, które wyzwalają coś, co jest takie esencjonalne. Bo w prostocie jest ta prawdziwość. I ja sobie myślę właśnie o tym, że już sam ten motyw postrzegania mnie jako osobę duchową prowadzi w tej prawdziwości do tego, że... Uduchowioną. Uduchowioną, że prowadzi do tego, że... Każdy widzi coś swojego, coś, co ma w sobie. I są to pewnego rodzaju projekcje. Bo ja w tym swoim byciu tutaj, w swym tancu, w swym przeżywaniu tego życia, chodząc po tej ziemi, inkarnując się tutaj, robię to coś, co mnie pasjonuje, co jest w rytmie mojego serca. Odkrywam ten rytm każdego dnia. I to, że ja sobie tam coś robię, a każdy coś tam zobaczy, to tak naprawdę odnajduje pewną cząstkę, którą ma w sobie dzięki temu tańcowi. To jest jakby taka nieustanna inspiracja. Życie jest inspiracją dla mnie. I no tak. Mówisz o tańcu, czyli o ciągłym ruchu jakby, tak? Wiesz, to jest takie fenomenalne, że ciągły ruch, który jest związany z, można powiedzieć, z tańcem, z rytmem, gdzie ten bęben mój, który jest, towarzyszy mi, z rytmem serca, prawda, bicie serca, z rytmem dzień i noc, światło, cień, prawda, to wszystko ma swój rytm. I ciekawe jest to, że odkrywanie tego rytmu ma miejsce, kiedy zatrzymujemy się. To jest niesamowite, że rytm, będąc w tym rytmie, go nie zauważamy. Dopiero moment, kiedy się gdzieś tam zatrzymamy i tak wnikniemy w siebie, tak, jako obserwatorzy, jako te boskie istności, które są połączone z Bogiem, ze źródłem. I nagle widzimy ten ruch. I wtedy to jest właśnie to, że ten ruch jest takim zaproszeniem, zaczyna być świadomym zaproszeniem do tańca każdego dnia. I wtedy zaczyna się życie. Bo jak mówimy o uduchowieniu, o jakiejś tam duchowości, o różnych jakichś takich rzeczach, to wszystko tak naprawdę dla mnie, w moim odbiorze, sprowadza się do samoświadomości. Tak. Do świadomości. Tak, dokładnie. Co z tak. tego, że sobie zbudowałem jakiś wspaniały krajobraz w swoim życiu, który mi fajnie funkcjonuje przez jakiś czas, to ta moja strefa komfortu, kiedy gdzieś tam tracę drobne momenty w swoim życiu poprzez to, że gdzieś się spieszę, coś robię, jestem w jakimś automatyzmie, coś robię i nie myślę. A to taki moment, gdzie mogę czuć swoje ciało, swoje palce. Wspomniałeś o tej mojej diecie pranicznej, o tym, że zacząłem tą drogę w 2012 roku. To jest niesamowita przygoda odkrywania duchowości, ale duchowości, która jest ucieleśniona, ona jest w ciele, ona jest w praktyczności, ona jest w tym, jak się czuje, jak się rozkoszuje swoim ciałem, jak ono funkcjonuje, jak uważny jestem w to, że słucham swojego ciała, słucham swoich emocji, z tych myśli, to wszystko. To jest świadomość. Więc możemy mówić o różnych pięknych rzeczach, ale jakby dla mnie ta duchowość sprowadza się do takiej codzienności, takiego chodzenia, takiego osadzenia, takiego bycia w swoim centrum, w przestrzeni, która naprawdę jest, mówimy o niej, przestrzenią serca. Przestrzenią serca. Ale jest to przestrzeń tego świadomego jestem. Jestem. Jest. Tak. Wiesz co, ja ciebie postrzegam jako taką osobę wolną. Ciebie się nie da zapuszkować gdzieś, w jakieś schematy ubrać. Ty jesteś, tak cię odbieram, ja mówię, jeżeli mylę się, to mi powiedz. Jesteś człowiekiem, który wie, czego chce, ale jednocześnie czuje tą swobodę swojego jestestwa, swojego działania. Pięknie to ujęłaś. Fajny jest dla mnie to temat, dlatego że
Ja tak widzę na przestrzeni swojego całego życia, że różne sposoby zamknięcia mnie w jakieś struktury, w jakieś ramy funkcjonowania, w jakieś metody, w jakieś programy, one w pewnym momencie po prostu odchodziły, rozpływały się, nie zdawały tej praktycznej roli w moim życiu. I to prowadziło mnie do cudownej przygody odkrywania tego, że tak naprawdę nie ma nic na zewnątrz, co by miałoby mi krępować, określać, jak mam się zachowywać, jaki mam być, ale wszystko gdzieś tam jest sfokusowane na to, że ta mądrość, ta miłość, naturalność, autentyczność ma wypływać na nas, z mojego centrum. Ma być w zgodzie z tobą samym. I jeżeli mnie ktoś zamyka w jakieś słowa, nie wiem, szaman, terapeuta, bycie w czymś, w jakimś układzie, to gdzieś nagle w pewnym momencie to jest dla mnie niesamowite. Zaczynam się kręcić. Tak napisałem kiedyś taki tekst, wiersz o wiercącej się miłości w środku. I to jest coś takiego, że miłość w swojej bezwarunkowości, bezgraniczności jest tak pięknym stanem, że nie ma niczego na zewnątrz, nikogo, ani miejsca, ani ludzi, którzy mieliby mnie skrępować, ani jakikolwiek system. Jest nieujarzmiona, prawda? I wiesz co, i tak sobie myślę o tym, że moment takiego uświadomienia sobie tego, kim jesteśmy, bo to każdy z nas jest właśnie taką istnością boską, która jest bez granic. I ten moment uświadomienia powoduje to, że zaczynamy wszystko w swoim życiu postrzegać przez ten pryzmat tego cudownego, nie wiem, życia, kosmosu, wszechkosmosu, wszystkiego. I to jest moment, że nagle widzimy w ludziach, w sytuacjach wszystko, tak naprawdę to, co chcemy widzieć. Bo my wybieramy znaczenie, określamy znaczenie, odkrywamy swoją wolność w tym, że my nadajemy znaczenie każdemu zdarzeniu w naszym życiu. Dokładnie, temu jak to postrzegamy, prawda? Dlatego się mówi, że nie zawsze rzeczy wyglądają tak, jak nam się wydaje. Dokładnie. I wiecie, możemy mówić o innych. Widzicie mnie takiego, jakim jestem. Ale to są pewne rzeczy, które gdzieś każdy z nas ma swój filtr i widzi mnie takim i takim. Mam swoje wyzwania, swoje różne procesy i swoje różne wewnętrzne nieraz odkrycia. I nie zawsze jestem w stanie się nimi wszystkimi dzielić, prowadząc swój kanał na YouTubie, czy prowadząc swoją stronę, pisząc. To jest tak, że to jest takie odkrywanie, czasami teraz w tym moim takim doświadczeniu, czegoś, co jest takie dziewicze. Bo nie mam kogoś, kto przeszedł tą drogę. Więcej, gdzieś w pewnym momencie zobaczyłem, że ci wszyscy nauczyciele, którzy pojawiali się na mojej drodze, czy książki, oni musieli odejść. To były jakieś etapy, każdy ma takie etapy, ale potrzebowałem powiedzieć, nie, teraz jest czas słuchania samego siebie. Dokładnie. To nie jest czas kierowania się twoimi radami, twoimi metodami, tymi wszystkimi. To jest czas odkrywania mojej metody, mojej mądrości. I tu się pojawia ta esencja, która jest lekka, wolna, radosna, nieuwarunkowana, nieprzywiązana. To jest coś, co każdy z nas ma. I co jest najciekawsze, każdy tęskni za tym. Każdy po prostu w sobie, w swoim sercu gdzieś tam pragnie tej lekkości, tego, że wstanie i zobaczy swoją rzeczywistość w sposób taki, że nie ma tam napięcia w ciele, nie ma tam skurczu, bólu brzucha, strachu, czy strachu, lęku. Właśnie tak. Lęk, jaki jest tak, niesamowitym dokładnie. Narzędziem tego, żebyśmy my zniewolenia. Mogli... Zniewolenia. Byli nie w swojej esencji. Ale co ciekawe jest, że moment, kiedy dotykamy tej esencji, tego swojego jestem, to nagle możemy nawet lęk wykorzystać do tego, żeby naprawdę odkrywać swoje cudowne skrzydła, to, kim naprawdę jesteśmy. I to jest przygoda. Piękna przygoda, a jednocześnie nazwę to świadomością, bo trwanie w swoim jestestwie, w dojściu do tej świadomości, do odkrycia tego swojego wnętrza, jestestwa, do tego, że jest ci najlepiej z samym sobą w środku,
że odkrywasz, że jesteś boską istotą, że nie potrzebujesz żadnych zewnętrznych bodźców, żeby po prostu być. To jest dla mnie wow, wielkie wow, kiedy możemy rozkoszować się najwspanialszą, najpiękniejszą wibracją siebie. I ta wibracja pełna radości, wdzięczności, miłości, takiej lekkości, swobody, ona jest wibracją, która jest jak przewodnik dla nas. I nie ma tego przewodnika na zewnątrz. Ten przewodnik jest w sercu, w całym naszym istnieniu i my po prostu płyniemy, my się cieszymy, radujemy. To jest po prostu życie, które nie jest wolne od momentów smutnych, momentów trudnych. Oczywiście. Nie jest to wolne, ale to jest życie tak świadome, gdzie w każdej sytuacji możemy spojrzeć i widzieć w tym znaczenie i sens temu nadawać. Jeszcze jest tak, że czasami nieraz szukamy różnych metod na szczęście. A to bo ja zrobię taką gimnastykę, bo ja takie zrobię oddechy, bo taką metodę zastosuję do swojego życia i to mi pozwoli jakoś się odnaleźć w tej trudnej, szarej rzeczywistości. Jest to fajne doświadczenie, fajna przygoda. Tylko czasami nieraz widzimy, że to jest takie chwilowe. Potem znowu musimy to powtórzyć. Ale pomyślmy sobie o takim stanie, o takim osadzeniu, o takiej samoświadomości, gdzie ona jest niezależna od zewnętrznych czynników. I ona jest nie rano, jak sobie poćwiczę, a po południu już jest smutno mi, bo jak deszcz pada. Nie, to jest cały czas stan permanentny. Stan, którym my żyjemy tak naprawdę w tej swojej najpiękniejszej, autentycznej ekspresji serca. W takim błogostanie. I myślę, że bardzo ładnie to ująłeś, że nie da się ujarzmić, że jeżeli odkrywasz tą wolność tego jestestwa, bo to, co dla jednego jest dobre, ja też bardzo nie lubię takich narzuconych ram, bo temu to pomogło, to ty musisz to stosować, żeby. Nie. Ja bardzo często, znaczy w zasadzie na ogół słucham swojej intuicji. I to, co dla mnie jest dobre, wcale nie oznacza, że dla kogoś innego może być dobre, że może być sprawdzianem na jego szczęście. Dokładnie. Wiesz co, ja w tej swojej jakiejś takiej drodze, tutaj jakieś wykształcenie terapeutyczne, terapia zajęciowa, jakaś psychoterapia, potem gdzieś tam pojawiła się kwestia bioenergoterapii, jakiegoś uzdrawiania energetycznego i wiele, wiele różnych jakichś tam dyplomów gdzieś tam w szufladzie mam. I dla mnie to było bardzo takie ważne i konieczne dla mojego wewnętrznego, zharmonizowanego bycia, by powiedzieć temu dziękuję, dużo się nauczyłem, to był cudowny czas, ale widzę, że teraz jest czas, żeby słuchać samego siebie. Tak. I tak spotykam się z ludźmi, czy prowadzę warsztaty, czy jakieś indywidualne spotkania, to, co jest dla mnie takie esencjonalne, to jest to, żeby pokazać, zainspirować to, że w sobie masz tego mistrza, tego nauczyciela. Tam Bóg do ciebie mówi, jakkolwiek to nazwiemy. I to jest głos serca. I wielokrotnie nieraz używamy różnych metod, słów i tak dalej. I powiem ci, że wszystko gdzieś tam mi się sprowadziło w moim życiu, w moim doświadczeniu do tego, żeby spotkać się z duszą, z istnością, spojrzeć w oczy. W czasie swoich takich spotkań indywidualnych gramy na bębnie, gdzie też to wpływa na nasze fale mózgowe i inaczej funkcjonujemy i otwieramy się. Czy po prostu zwykłe podejście, przytulenie i zamienienie się w jeden oddech. Tak. I to jest niesamowite, że my tak budujemy różne swoje jakieś mury, tak umysł buduje różne jakieś zagrody, by się gdzieś tam asekurować. Ale moment, kiedy spotykamy się w przestrzeni serca, spotykamy się z taką otwartością, kiedy gdzieś tak patrzę, gdzieś tak to wszystko całym swoim byciem jestem dla kogoś, to jest takie coś, że to światełko dotyka to światło, które każdy ma w sobie.
Czasami jest zakochane, zanurzone w jakichś różnych asekuracjach, lękach i tak dalej. Ale to poczucie, to ten stan doświadczenia, że doświadczyłem tego światła w sobie, jest doświadczeniem, które potem zaczyna być jak niezbędny element po prostu codzienności. To jest ten ja, to jest moja esencja. To jest jak przewodnik dla każdej mojej sytuacji, w której się spotykam. Żeby spojrzeć, żeby przeżywać życie właśnie przez pryzmat tego, kim naprawdę jesteśmy. Jesteśmy światłem, jesteśmy miłością. W ogóle to są słowa, one nie oddają tego, jak bardzo nieograniczonymi istotami jesteśmy. Ale zauważ, każdy z nas doświadcza. I to jest tak, jak dziecko zaczyna iść od przedszkola. Nie da się go od razu na studia dać, przenieść i tą wiedzę w niego wpoić. Więc tak samo my zaczynamy od książek, od warsztatów, od różnych ludzi, prawda? Ale jeżeli jesteśmy gotowi, jak to mówią, jak jest uczeń gotowy, to zawsze nauczyciel się znajdzie. Niekoniecznie to musi być osoba, czasem są to tak zwane przypadki, które nas uczą. Ale te wszystkie drogi prowadzą do naszego wnętrza. I do mnie, jak ktoś przychodzi na terapię, to ja mówię, że ja nie chcę, żebyś ty był moim wiecznym uczniem. Ja chcę dotrzeć do twojej duszy i zainspirować, bo wszystko jest w tobie. Jest to, przypomniałaś mi taką sytuację śmieszną, bo organizuję jakiś warsztat i na samym początku mówię, mam nadzieję, że to będzie wasz ostatni warsztat i już więcej żadnych warsztatów nie będziecie uczestniczyć. Chociaż to jest jakby trochę szersze, ma swoje znaczenie, bo moment, kiedy uświadamiamy sobie to, kim jesteśmy i łapiemy, można powiedzieć tak przenośnie, łapiemy siebie w tym odczuciu, jak ta intuicja, to nasze wyższe jestestwo, czy nasza istność, jak przemawia. Słyszymy siebie, że nie jest to z tego umysłu, ale bo zawsze jakaś asekuracja, ale jest to coś, co płynie. To jest moment, kiedy my po prostu wiemy. Tam nie ma miejsca na kombinowanie, jakieś rozkminianie i jakieś próby... Wątpliwości, cokolwiek. Po prostu to wiem. Mm-hmm. I to jest moment, kiedy naprawdę budzi się ta prawdziwość każdego z nas. I to jest cud, to jest wielki cud. I wtedy taki warsztat, takie spotkanie, jeżeli pojawia się w jakiejś takiej przestrzeni, to jest to moment, kiedy cuda się spotykają ze sobą i one tworzą jeden wielki cud, gdzie ta energia tak wzrasta, tak się rozwija, tak dotyka serc, bo to jest jeszcze inna kwestia. Kiedy, inaczej ujmując, kiedy napływa do naszego życia światło, kiedy ono wypukuje te wszystkie nasze cienie, my widzimy i je ukochujemy i po prostu tu jest tak, nagle integrujemy całego siebie, to moment, kiedy pojawiamy się w przestrzeni innych ludzi, to wpływa, to ma niesamowity wpływ na każdego, na każdego. Słuchaj, to jest ta świadomość, więc myślę, że na te dzisiejsze czasy ta świadomość jest czymś naprawdę bardzo ważnym. I zauważyłam, że podobnie jak ja, bardzo lubisz kontakt z przyrodą. My się z przyrody bardzo dużo uczymy, bierzemy i dajemy też, prawda? I tak myślę, że każdy z nas, w każdym z nas jest i dobroć, i zło. I ta pozytywna, i ta negatywna strona. I teraz, mając tą świadomość tego bycia w swoim jestestwie, to my dokonujemy wyborów, która droga współgra z nami, która jest, prawda, naszą drogą życia. I też to widzimy na przykładzie naszych spotkań, tego, co się dzieje w naszym życiu. Bo nagle mamy wspaniałych ludzi wokół siebie i nagle ktoś znika. Albo po prostu jest taka sytuacja, że my kogoś gdzieś tam przyjaźnimy się, a pojawiają się takie reakcje, takie zachowania u tej osoby, która podobno była nam bardzo życzliwa, tak, przyjazna, które nas totalnie zaskakują. Jak to możliwe? Ale to światło działa. Tak energie Ziemi w tej chwili cudownie napływają i wypłukują te wszystkie cienie. Wszystko wychodzi na światło dzienne. Tak. Jak wychodzi jakiś cień, który tak naprawdę prowadzi do separacji, do oddzielenia. Mm-hmm. To jest tak, w przestrzeni serca jest jedność, jest połączenie. W ego, w umyśle on będzie dzielił. I wtedy właśnie pojawiają się podziały w imię serca. Tak pięknie to brzmi, prawda? Bo każdy swoim egotycznym podejściem chce postawić na swoim, bo wiem, moja prawda jest mojsza.
Widzicie, i to jest tak, że miłość, ta energia, to światło pozwala nam zobaczyć siebie bardziej. I możemy uciec od siebie. Możemy zbudować kolejny jakiś zamek i się obładować różnymi pseudoduchowymi tytułami. Ale co zrobić w momencie, kiedy nagle wszystkie tytuły odejdą? Kiedy wszystkie dokonania odejdą? Dokładnie. Kiedy rozbierzemy się do naga. W takiej przezroczystości, w uczciwości wobec każdego. W takiej szczerości, otwartości i staniemy. Jestem. Nie mam nic już do ukrycia, po prostu jestem. Przezroczysty. I to jest dla mnie ten praktyczny wymiar duchowości. Dotarcie, tak, dokładnie, do swojego wnętrza i właśnie pozbycie się tych iluzji wszystkich, programów. Nagle czujesz, że nie ma nic dla ciebie znaczenia, materialne rzeczy, że one są najmniej ważne, że najważniejsze jest to, co w twoim wnętrzu gra, współgra z tobą. Chociaż Kasiu, powiem ci teraz tak, że nie do końca to jest nieważne, bo jest tak, że w tej harmonii odkrywam w swoim życiu taką, że duchowość, harmonijność wiąże się z tym, że łączymy i ciało, i serce, i ducha, i to wszystko się integruje i staje się harmonijne. Tak. Więc moment, kiedy my chodzimy po ziemi i kulejemy, a tutaj wzniosłe, piękne rzeczy mówimy, to jest to jakoś tak, coś nie ma tego, tej harmonii, prawda? Ja też myślę o harmonii. Ja mówię o po prostu o jakby nadawaniu sensu, co jest dla ciebie ważniejsze. Czy będzie dla ciebie ważniejsze, jak mnie ktoś będzie postrzegał? Czy będzie dla ciebie ważniejsze, że ty żyjesz w zgodzie ze swoim sumieniem, prawda? Żyję zgodnie z wiatrem swojego serca. Dokładnie, prawda? Tak. Także, czy gram na bębnie, czy piszę jakieś teksty, wiersze. Jesteś sobą. Jestem sobą. Jesteś tak. sobą. Tak. Niezależnie od różnych sytuacji. I pewnikiem dlatego te różne sytuacje się wydarzają w naszym życiu. Nie najłatwiejsze też, żebyś mógł sobie uświadomić, że niezależnie od tego, jak zaboli, jak dotknie, utrzymujesz linię tego swojego serca. To, co dla ciebie jest ważne, ta hierarchia, ty ją nie zatracisz, mimo różnych sytuacji, które mogą cię zaboleć w danym momencie. Dokładnie, bo moment, kiedy utożsamiamy się z ciałem fizycznym, tak. utożsamiamy się z emocjami, różnymi jakimiś myślami, to nagle za tym się kryje cierpienie, za tym, które jest zbudowane na lęku. My zawsze gdzieś tam, jak przywiążemy się do tych elementów, tego swojego doświadczenia, no to potem nagle trzeba troszeczkę przeboleć tą sytuację, żeby potem się odsunąć i zobaczyć. Ale umiemy ją rozpuścić, nie trzymamy tego, prawda? I to jest ważne, żeby się tego wszystkiego nauczyć, żeby dojść do tego doświadczenia. Powiedz mi, bo teraz bardzo wiele ludzi się budzi i tak jak powiedzieliśmy, ta świadomość jest naprawdę bardzo ważna. Stąd często się spotykamy z różnymi ludźmi, których czujemy, że są nam po drodze, że czujemy naszą wspólną energię, prawda? I myślę, że to jest bardzo ważne, bo wiele ludzi się dopiero budzi i szukają tych różnych dróg, żeby dojść do tej świadomości, żeby odkryć w sobie to piękno, które każdy ma. I myślę, że są różne drogi do tego, tak jak wspomniałeś dzisiaj, że na początku są książki, są różne warsztaty. Jak twoim zdaniem można właśnie dojść do tego, żeby obudzić w sobie tą najgłębszą miłość, tą najczystsze jestestwo? Na początku pomyślałem sobie, nie wiem. A potem sobie przyszła myśl, zaufać życiu. Zaufać życiu. Czasami my szukamy jakichś miejsc, sytuacji, warsztatów i tak dalej. I próbujemy znaleźć jakieś rozwiązanie dla swojego życia, żeby było lepsze, szczęśliwsze. Kiedy zatrzymamy się, co często gdzieś tam w tym swoim przekazywaniu mówię, czy nawet podczas swoich warsztatów, na przykład, gdzie prowadzę grupę, która znajduje się w pokoju ciemności, gdzie tam jest wydzielana odpowiednie hormony, które pozwalają nam doświadczyć pewnych stanów świadomości, gdzie widzimy w dystansie pewne rzeczy, które się dzieją w naszym życiu. I widzimy
widzimy tutaj to życie tych ludzi, tych aktorów i tak dalej, te emocje. I to jest tak, że moment zatrzymania, właśnie takiego zatrzymania, nie robienia czegoś, jest momentem, kiedy nagle zobaczymy, że całe życie jest dla nas nauczycielem. Jest jednym wielkim warsztatem. I co jest ciekawe, że na tym życiu, w takim spojrzeniu, w takim doświadczeniu pojawiają się różne istoty, które nagle poruszają nasze serce. Mm-hmm. I wtedy się pojawia wiatr, że pragnę gdzieś być, pragnę się z kimś spotkać, ktoś mnie przyciąga, coś się dzieje we mnie, że akurat... I jeszcze teraz nagle się pojawia synchroniczność różnych wydarzeń, które sprawia, że wszystko mnie prowadzi w tym kierunku, okay. Prawda? I widzę cały czas, że ten wiatr płynie i jest to w przepływie tego mojego rozpoznania, kim jestem. Więc to są takie cudowne odkrywania, że... Nie, i tak naprawdę tutaj nie chodzi o to, czy jakiś warsztat, czy nie warsztat, czy to, nie. Wszystko ma swoją jakąś rolę. Nie neguję żadnego nauczyciela. Może być ten nauczyciel, który na przykład, czy jakiś terapeuta, który uzależnia od siebie, prawda? I cały czas do siebie nawołuje, bo dobra kasa z tego jest. A on ma też swoją rolę do wykonania. Żeby w końcu ten terapeutyzujący się, ten klient... Dostrzegł, w jakiej iluzji ja żyję, prawda? Każdy ma swoją rolę. I tutaj nie ma negacji. I to jest cudowne, że my w swoim przepływie spotykamy te doświadczenia, które potrzebujemy. Dokładnie tak. I zobacz, bardzo często się mówi o tak zwanych przypadkach. Nagle myślę o kimś, kogo nie widziałam 20 lat. I nagle ten ktoś albo dzwoni, albo go spotykam. Czyli zobacz, nie ma przypadków. Wszystko, co ma się wydarzyć, wydarza się we właściwym czasie. To, co powiedziałam, jak uczeń jest gotowy, to nauczyciel się znajdzie. Nauczycielem są różne przypadki. To wcale nie musi być drugi człowiek. To mogą być zdarzenia, które coś pokazują. I właśnie ta nasza dojrzałość, gotowość do przeanalizowania danej sytuacji powoduje, że my robimy krok do przodu. Dokładnie. I tak mi... To takie jest modne słowo o serce, prawda, w przestrzeni serca. Mi tam bliższe to jest takie z tym wiatrem związane. I co jest ciekawe, że nagle spotykają się ludzie, którzy rezonują ze sobą, prawda? Coś płynie i czasami zadziewają się rzeczy, które są poza naszą logiką, a one się dzieją. I to dzieją się w takim harmonii. Tempie, że tak, po prostu tak. To jest taka harmonia serc. Mariusz, podałeś słowo harmonia serc. Pamiętasz, co się wydarzyło po powitaniu ostatnio wiosny? Przecież to był taki impuls. I nagle ty mi piszesz, że z tą osobą zarezonowałeś, z tą osobą. Rysiu Klej mi pisze, ja też zarezonowałem z tą osobą. I nagle, wiesz, ja, no słuchajcie, może coś wspólnie zrobimy. Może coś połączymy, te nasze siły, skoro jesteśmy w tej harmonii serc i może zrobimy coś dla innych. Kto, z kim to zarezonuje, to po prostu skorzysta z tego. Właśnie wiesz co, to jest takie niesamowite, bo ta idea przyszła, ja to nazywam z wszechświata, ze źródła. Mm-hmm. I wielokrotnie na przykład ja już przestałem ze swojej strony napierać, czy próbować organizować jakieś warsztaty, czy zabiegać o coś. Mm-hmm. Powiedziałem tak, wszechświecie, jeżeli chcesz, to używaj mnie, tak jak, czy Boże, jak to nazwiemy, jakkolwiek, to niech się dzieje, niech płynie. Ja pragnę siebie najgłębiej słuchać i być, można powiedzieć, wsłuchanym, wiernym tego, w ten głos, mm-hmm. temu głosowi, który się pojawia we mnie. Nie negować, bo czasami próbujemy się coś. I pojawiają się aniołowie, którzy zapraszają i organizują mi różne spotkania. I to wszystko ma zasadę taką właśnie tej synchroniczności. I właśnie to nasze spotkanie, gdzie my rozmawialiśmy, Ryszard, Radek, Elżbieta. I nagle pojawiła się idea, która tak cudownie popłynęła, harmonia serc. I co najciekawsze jest to jest tak, że ciach, 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 ale to się jeden tak, dzień już, tak. Potem program, co chcemy, tego jest. I w sierpniu nagle pojawia się warsztat, prawda? Jak to możliwe? No jak to możliwe? Ale to pomysł się samo... na wspólne spędzenie czasu, na czasy takie, ale jednocześnie
z jakby z dawaniem tej wiedzy, której sami doświadczyliśmy, z dzieleniem się tym, nie z książek, z tego, co wypływa z naszych doświadczeń. No to jest fundamentalna sprawa. I to jest coś pięknego. Bo co z tego, że będę nauczał z książki, prawda? Dokładnie. To ma być moja, moja urzeczywistniona wiedza, doświadczenie. Także wiesz, tyle lat tego odżywienia pranicznego, tego słuchania swojego ciała, doświadczania różnych stanów świadomości, przybędnie, czy różnych doświadczeń, które gdzieś tam wglądu w moim życiu są obecne, które przekazuję poprzez swoją stronę czy kanał YouTube, to są rzeczy, które są tym autentycznym moim tańcem na tej ziemi. Ja sobie tańczę, tak naprawdę sobie wychodzę i bębnię i po prostu mam z tego radochę. To moje serce po prostu otwiera się i jest coś. I ta harmonia serc jest właśnie jednym z takich właśnie cudownych tańców, połączyń, gdzie tak. Nagle to nie ja sam tańczę, ale jeszcze 4 osoby. No to pomyślcie sobie, jaki to będzie power. Po prostu to będzie mega moc. Ale jeszcze zauważ zbiegi okoliczności. Przecież to było takie mocne. I nagle, gdzie? Ślęża. I zobacz, ja ostatnio prowadzę tutaj właśnie w studiu wywiad z Rinpoche, a ponieważ spotkałam się z nim wcześniej, więc zapytałam go o Górę Ślęży, bo wiem, że był na Ślęży i wiem, że doznał tam niesamowitych przeżyć. I ja go zapytałam i on mi zaczyna mówić tutaj, że ta Ślęża jest tak ważna dla nas, w ogóle dla ludzi. Że to jest takie miejsce mocy, że powinniśmy go pielęgnować. I zobacz teraz takie spotkanie, które właśnie w tym miejscu mocy. Zobacz, jak to się kumuluje dużo tych tak zwanych przypadków, prawda? W ogóle bycie w tym miejscu mocy i przeżywanie tej energii, tej góry, która integruje te pierwiastki różne, te żywioły, i bycie w harmonii tych serc, tych naszych doświadczeń, tego, co my wyżywamy w codzienności swojej, to są elementy, które są tak przypadkowe, że generują taką energię, takie światło. I o to chodzi. Wypływające z doświadczeń każdej istoty z nas. I wypływające z przestrzeni naszych serc, prawda? Dokładnie. Harmonia serc. I to światło tak naprawdę ono ma ogrzewać, oświecać, ma tulić, ma przytulać, emanować, ma pokazywać każdemu to, co ma zobaczyć. Nie, że co tam chce zobaczyć, bo chcieństwo, każdy ma swoje intencje, a te intencje potem się rozkładają, rozpływają w momencie, kiedy akurat doświadczyłem tego. I chodzi o to doświadczenie, ten dotyk serc przez to światło, które płynie przez nas i niech się dzieje to, co najlepsze. I zauważ, prawda? Myślę, że tak samo jak my tak spontanicznie to podjęliśmy, tą inicjatywę, tak myślę, że tam nikt nie trafi przypadkiem. Trafią ci wszyscy, którzy mają być i którzy mają z tego czerpać otwartość swojego serca i trafienie do swojego jestestwa. Którzy poczują wiatr, dokładnie, prawda? Którzy poczują wiatr. I to jest takie fajne, że ja nieraz tak się spotkałem z ludźmi i no właśnie, jak rozpoznać tą drogę, prawda? Pomysłów jest dużo, ja się wskakuje, a potem się to rozpływa i tak dalej. Właśnie im bardziej my jesteśmy w stanie siebie usłyszeć, to wiemy, że tutaj dusza mówi tak. Ale ktoś powie, no ja tak dobrze siebie nie słyszę. Oczywiście to już jest program, że mówi sam do siebie, że dobrze nie słyszy. Ale właśnie to jest ten moment takiego spotkania się w harmonii serc, czy na tym warsztacie, czy gdzieś w jakichś indywidualnych, czy innych spotkaniach, żeby właśnie doświadczyć tego światła, które płynie z serca i tego wiatru, bo moment, kiedy czasami się nieraz przytulam z kimś, czy patrzę komuś w oczy, czy jesteśmy razem obok, to co gdzieś tam było niedostrzegane, nagle się uwalnia, otwiera i jest. Wow! Jest. I ktoś, kto doświadczy tego raz, już będzie wiedział. Potem drugi raz, trzeci, i to się będzie rozszerzało. Tak, tak. I to będzie już kiełkowało, owocowało. I tak jak mówimy, że to jest zainspirowanie dla duszy jej, żeby ona sama odkryła swoje piękno i swoją moc, bo każdy tą moc ma w sobie.
tu w moim sercu jest moc, jest miłość, jest ten mój nauczyciel, chociaż to jest tylko takie umowne słowo serce, bo moment tej integracji, harmonii obejmuje nas całości, a tutaj ten fizyczny element to jest najbardziej taki skromny, tak, w tym wszystkim, tak, tej naszej całości, tego, kim jesteśmy. Mariuszu, powiedzmy w takim razie, jeżeli mówimy o harmonii serc, kiedy są warsztaty? W sierpniu. 11-18 sierpień. Tak, tak. Sobótka. Ja dat nie pamiętam, ale 11, mam nadzieję, że piękne przeżycie sierpnia. Nie tylko dla ludzi, którzy tam trafią, ale dla nas samych również. Dla nas samych również. Wiesz co, jeszcze tak powiem odnośnie tej świadomości, bo to takie troszeczkę... No. W tym wietrze trzeba być troszeczkę szalonym. Na przykład tak jak to wszystko spontanicznie idzie, no wyobraź sobie taki warsztat, gdzie ludzie zamykają się przez 3 dni, 4 noce w ciemnym pokoju. No. Trzeba być po prostu szalonym, żeby coś takiego... Trzeba być szalonym, trzeba być mocnym, żeby gotowym na takie doświadczenie. Wiesz, to nie ma przypadków, każdy jakby... Tak, trafia tam, gdzie ma być. Ale jest tak, że nagle już mi się tam gdzieś rodzi kolejny termin i tak dalej. Wszystko, tej harmonii serc, w tym wsłuchaniu się w sercach, swoje i jak sobie tak myślę, ja spotykamy się z tobą, jest Ryszard, jest Ela, jest Radek. Powiem ci, że to jest stan taki cudowny, że widzi się w sobie drugiego siebie. Tego drugiego jestem, prawda? I to jest stan, który jest w tej harmonii serc najcudowniejszym doświadczeniem. Mariuszu, ale tu nie będzie warsztatu ciemności. Nie tym razem. Nie tym razem. Słuchaj, bardzo ci dziękuję za ten udział tu dzisiaj w programie, za to swoje wywnętrzenie, za to pokazanie tej drogi do swojej własnej świadomości, bo myślę, że tak jak i Rinpoche, i wszyscy powtarzamy, że teraz najważniejsze jest ta świadomość i dotarcie do własnego jestestwa, odkrycie, że jesteśmy naprawdę ogromną mocą i ona jest w każdym z nas. Także zapraszam wszystkich do spojrzenia w oczy, do posłuchania swojego serca, swojego rytmu serca i w tym wietrze po prostu życia. To jest najcudowniejsze, kiedy możemy odkryć to, kim jesteśmy. Ta świadomość powoduje to, że już wtedy nasze życie tak rozświetlone nabiera sens. To jest coś, co tak jest niewyrażalne w słowach, a tak bardzo upragnione przez nas, bo chcemy być sobą. Pragniemy, cała esencja tej, żeby ta esencja tego się jestestwa wyrażała w tym planie fizycznym i żebyśmy się dobrze bawili po prostu. No w końcu. Bardzo ci, Mariuszu, dziękuję. Dziękuję, kochani. Dziękuję bardzo wszystkim. Hej.